Tretia má to Matis, a to Spider-Man, Mires Morales, takže lucujeme dole isté maté. Ideme tutaj spravdiť tam s metrem, čo deje. Tam náš vujek tutaj nám prisval vedomosť. Znači vujek, neprisval, tylko naša nová apka slopala signál pomoci, znači tego. No, aktivnosti. Máme nová aktivnosť, ideme do nej. Tu. Prostu. Co jest do cholery? Cześć. Potrzebna pomoc? Tu Spider-Man. Jakby co? Wiem, Aaron. Aaron Davis. Zdaje się, że ktoś majstrował przy czujnikach. Docierają do mnie złe dane z przekaźnika na dworcu Grand Central. Już lecę. Czekaj. Czekaj! Tak? Gdzie jest tamten Spider-Man? A, jest na urlopie. Ale spokojnie, zajmę się tym. Dobra, damy sobie radę, przecież na szczęście mnie nie rozpoznał. To nie może być coś trudnego. Spider-Man! Zapomniałem dodać, że wczoraj wieczorem było włamanie do Rosenplatz. To grupa zwana Underground. Rano szwendali się po mojej stacji. Underground? Wie pan o nich coś więcej? Myślą, że są młodą mafią. Działają od jakiegoś czasu, ale teraz przewodzi im ktoś nowy. Tinkerer. Tinkerer? Dzięki za cynk! Często dzwoni pan do Spidermana? Ze zgłoszeniami? Nie miałem jak, dopóki nie powstała ta aplikacja. Widziałem cię wczoraj w wiadomości. Walczyłeś z Rhino. Pomyślałem, że spróbuję. Cieszę się. A tego... Od dawna pracuje pan w metrze? Nie. Zatrudniłem się w zeszłym roku. Chciałem coś zmienić w życiu i ta praca wydawała się dobrym pomysłem. Ale awaria na mojej zmianie nie stawia mnie w najlepszym świetle. No, gdy wszystko będzie znów działać, może się pan pochwalić szefowi, że wezwał pan Spidermana. Tak zrobię. Powodzenia z czujnikami. Dobra, możemy sobie naszemu wujaszkowi. Nowa apka pozwala, że na zgłaszanie przestępstw innych aktywności do nas. Także będziemy mieć takie centrum, troszeczkę dowodzenia. Ups. Co my tu mamy? Ej, to nie jest kodżytek. No. Strasznie dużo jest tu tych przewodów. Na pewno zakłócają sygnał. Gdzie idą te kable? Tu, tam. Nawet do środka bardziej. Wejdę sobie, trzeba je wyważyć. Gdy wrogowie nabierają podejrzeń, zaczynają badać teren. Pojawia się wówczas ikona. Znak zapytania. Jeśli widzisz ikonę, wykrzyknij, to znaczy, że przeciwnicy cię namierzyli. Nie żyjesz? Coś zakłóca przekazywanie sygnału. Czy ogłuszony jesteś już? Ja nie zabiję. Jakby co? Jakaś skrzynia w ogóle taka dziwna. Dobra, poklikamy se. Niesamowity sprzęt. No ale co zrobić? Czujniki znów działają. Co zrobiłeś? Zająłem się takim jednym gościem. I wygląda na to, że zostało trochę zabawek. Hej, oddzwonię za jakiś czas. Jakieś nowe gadżeci? Pewnie mógłbym tego użyć do zrobienia holodronów Pita. Skrytki Undergroundu zawierają części, których możesz użyć do tworzenia kostiumów, modyfikacji kostiumu, modyfikacji wizjera i ulepszeń gadżetów. Ciśnij, aby otworzyć menu gadżetów. Po wybraniu holodrona przytrzymaj X, aby go stworzyć. To stworzymy sobie takiego. Nowe gadżety możesz odblokować i ulepszać dzięki żetonom aktywności i częściom.
Żetony aktywności i części zdobywasz za wykonywanie aktywności w mieście. To ma charakterystyczną częstotliwość. No i fajno. Może mógłbym namierzyć. Ha. Zdaje się, że w mieście znajduje się więcej takich. O nie. Jak sobie wszystkie od razu. I są nowe wyzwania poruszania się i wyzwanie walki. Odblokowuje zemsta, a to odblokowuje ponowny wyskok. Alright. Umiejętności. A mam jedną umiejętność do rozdania. Zwiększa zasięg obrażeń rozpryskowych jadowitego ciosu, co pozwala ogłuszyć jadem przy trafieniu większą liczbę wrogów. A tutaj podwaja czas działania ogłuszania jadem. No, może to sobie wezmę. No, coś tu się dzieje. Przytrzymaj Ryn, aby stworzyć. Okej. Holodron. I tu. I tu. Szybko się trzeba z nimi rozprawić. Nie ma tutaj co się pierdzielić z nimi. Cyk, cyk, cyk. Spróbowałbym sobie zrobić to. I pyk. I pyk. A jest, nie wyszło, ale może tak nie wyjdzie. A, ten też już jest ogłuszony, bo tak się spugował w tym kratce. Panie Davis, jak tam sytuacja? Mam sygnał, ale pociągi nie wyjechały. Coś się stało w zajezdni. To Underground majstrował przy czujnikach. Wie pan może, czy Roxxon używa metra do transportu Nuformu? Roxxon? Metro służy do transportu ludzi, nie towarów. Ale rozkład jazdy tej linii został zmieniony, kiedy powstało Roxxon Plaza. Więc mogą po cichu korzystać z pociągów. Dowiem się więcej. Wspominał pan o bracie. Ja bym sobie poszedł tutaj w pobliże, o. Znajdźki. Tak po drodze to sobie będę po prostu blokowywał te resztę tych rzeczy. Do dawna ich nie widziałem. Musiałem coś zmienić. Zacząłem te prace, ale tęsknię za nimi. Zwłaszcza za bratankiem. Tworzyliśmy razem muzykę. Może mógłby się pan z nim zobaczyć? To znaczy ze wszystkimi. Chciałbym. Ja muszę kończyć. Underground czeka. Do widzenia. Już tutaj? Tu na dole. Gdzieś bardzo blisko. Tutaj z drugiej strony. Ups. Gdzie ty jesteś, ty? Szczynko. Tutaj. Jak się mam tam dostać? A, mogę tak zrobić. Całkiem przydatnie. Mam części. Dobra, to następnie pójdę tu, potem tu, potem tu, a potem tu. Jest trudne zdobywanie tych skrzyneczek, więc całkiem przyjemne. Gdybym grał sam, to bym od razu wszystkie te znajdźki znalazł. Tak szczerze powiedziawszy. Siup, siup. Wow. Tak, trochę tak, trochę tak.
już są na górze. Jak tam biec? Weź to wbiegnij. Jak tu się wbiega? Nie tym. A tym się wbiega, dobra. Underground chyba coś tutaj ukrywa. Siema. Kolejna część. Fajnie. Jeszcze na górze są. Żeby było ich się pozbyć. Lecimy tutaj, a wyzwanie poruszania się. Trzeba to zrobić. Nie chcę, ale muszę. Nie lubię tych wyzwań. Szczególnie poruszania się. Z tej strony? Halo, gdzie to jest? No tu. Nie mogę tego zrobić. Halo. Czemu? Halo. Coś się zblokowało. Dobra, to chodźmy na misję. W takim razie. Albo tamtą skrzynkę przynajmniej wezmę jeszcze. Może jakiś gadżet będę mógł sobie ulepszyć dodatkowo. Gdzieś powinno być, tak? O. Więcej części. Może być? Może być, może być. Dobra. Gadżety. Aha, czyli tutaj części jakieś dalej są potrzebne, ale tutaj żetony aktywności. Super. Jest zablokowane. Tu jest też zablokowane. Kostiumy. Tutaj muszę żeton aktywności mieć. Super, super. Też żeton aktywności. Sarąbiście. Nic nie zrobię. Dobra, idziemy na misję. Może się stealtha nauczymy już bardziej jakby. Tak mi się wydaje. Ups, ty. Wszystko niszczy. Powstrzymam ich po cichu. No właśnie. Jeśli coś przeciwników oznacza na kilka niebezpieczeństwa pobliscy wrogowie, dowiedzą się o twojej obecności. Wciśnij, aby zobaczyć przeciwników, których można bezpiecznie wyeliminować. Tak. Przytrzymaj L2, aby wycelować w obiekt. I pyk. A teraz tego mogę pewnie. Pewny jest. Aby wykonać eliminację z przysiadu. I ten też jest pewny, więc go można poprzez pojęcie atak. Teraz szybko trzeba się stąd wywalić. Czas wypróbować wizję Pita. Modyfikacja twojego wizji posiada funkcję oznaczenia celów. Przytrzymaj, by oznaczyć go. Teraz mogę ich śledzić.
cholera, dobra, to sobie pozaznaczam wszystkich. W takim razie to jeszcze był. Coś jeszcze, ktoś jeszcze? Chyba nie. Dobra, czyli co? Tamten może być pewny. To muszę się, o tutaj na przykład. Co się z tym dzieje? Pewny? No to chodź. Jednego mniej. Szybko, zanim przyjadą gliny! Pewny? No to chodź. Jest dwóch. Oni są na tym samym poziomie. Ten sobie chodzi. Kłopoty. Adam, są u ciebie. Kłopoty. Niech ktoś zajrzy do Adama. Pewnie kłopoty. Kłopoty. Nie da się dobrze kliknąć. Czego może gdzieś tutaj mogę? Ciach? Nie. Raz kłopoty, a raz pewny. Chodźmy tutaj. Coś się zainteresował chłop. Czemuś się żeś zainteresował? Tu jesteś pewny, już to chodź. Teraz ty będziesz pewny. To chodź. Teraz ty będziesz pewny. Teraz ty jesteś kłopotaśny. No zaraz to się odwróci i będę mógł go zebrać. Się buguje chłop, tańczy normalnie. Cyk, 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 cyk. Tego mogę tak. Tego mogę tak. Tego mogę tak. Ten jest kłopoty. Ale już pewny. Jest już kłopoty. Jest już, ale chcę bardziej tak tutaj, kurczę, ten. I teraz ty, chodź. I ostatni przeciwnik. Już można takim sposobem się pozbyć. To już wszyscy. Teraz muszę przerzucić wagony na tory. Terminal jest pewnie w biurze. Tutaj, dobra. Tinkerer. Wujek mówił, że im przewodzi. No tak. Rozwalili terminal. Będę musiał przestawić pociągi ręcznie. Albo siecią. Mogę użyć obrotnicy. Okej. Okay. Jeśli potrzebujesz pomocy rozwiązania zagadki, możesz wysłać podpowiedź. Dobra. Od razu? Czyli użyć obrotnicy i przyciągnąć wagony siecią. Ty. Nie potrzebujesz, tak. Może potrzebuję. Jak mam to przekręcić? Powinienem się zająć wagonem na obrotnicy. Resztą będę się martwić później. A, dobra, w taki sposób. Czy teraz mogę go tutaj przyciągać? Nie, muszę jeszcze raz chyba wrócić. Dobra, jedna rzecz w opcjach. Gra.
jasne wskaźniki do zegarek, ale powiedzieć co mi szybkie podróży, wstrząsy kamery, to nie tutaj. Dostępność. Ściskanie, przytrzymywanie i wspomaganie. Policzanie minigierek. Drugie wciśnięcie. Za który mogę wykonać wciskanie przy... tak, to chcę mieć tutaj. Jest uruchomienie panowice. Serio? Ale teraz nie będę musiał maszować przycisków, tylko sobie przytrzymam. To jest bardzo, bardzo fajne udogodnienie. O. Świetnie, teraz pozostałe. Teraz pozostałe. Dostawami uniformu i psuje metro. Może nie chcę. To muszę jakby sobie zdjąć na dół. Tak. No to jeszcze jeden. Chyba Jezus Mario, mi walnęło. Teraz tego chyba mogę przesunąć. Teraz go mogę tak. I jest kitek. Udało się. Wagony są już na torach. Potrzebują zasilania. No i dojdzie generator. Czyli będę musiał go walnąć pewnie. Też zniszczyli terminal, ale nie generator. No jak go mogę? A, no tak. Teraz mogę uruchomić wagony. Chyba. Moje sieci przewodzą prąd. Przytrzymując przycisk celowania, wystrzel sieć przewodzącą w generator, a potem przekaźnik, by stworzyć między nimi połączenie. Tu. I ciśnij jeden. I tu. I cyk. I fajnie. Kto tym prowadzi? Hej, panie Davis. Coś się zmieniło po pana stronie? Pulpit świeci się jak choinka. Dobra robota. Nie ma sprawy. Gdyby stało się coś jeszcze, proszę użyć apki. Zaczekaj. Mam coś dla ciebie. Nic specjalnego, ale... Dla mnie? Chcę się odwdzięczyć. Dzięki tobie nie stracę pracy. Super, ekstra. To zaraz będę. Ach. Soczek. Dobra, w takim razie lecimy w tamtą stronę, gdzie to będzie dokładnie. Oj, daleko. No to elegancko sobie te części tych skrzynek powyciągam, że parę punkcików nam z mapy zniknie. Hej Miles, właśnie wylądowałem w Europie. Jak pierwszy dzień spajderowania samemu? Całkiem spoko. Trafiłem na jakiś spisek w swojej dzielnicy. Klasy! Masz jakiś plan? Powiedziałbym, że improwizuję. Jak na Spidermana przystało. Dobra, jakby co, jestem pod telefonem. Tysiące kilometrów od ciebie, ale... Wiadomo! A! Dzięki za prezent! Jest super! Zasłużyłeś! MJ, czegoś chce. Lecę, narka. Peter w Europie siedził. A my zbieramy części. Nie potrzebują tego. 5x35. Stary! Po tej akcji z metrem apka pęka w szpach od zgłoszeń. Totalne szaleństwo! Nawet Teo napisał. Lubię gościa. No dobra, sprawdzę to.
Wygląda na to, że liczy na mnie całe miasto. Nasza apka to chwilowo numer jeden w Nowym Jorku. Otwórz ją, jak skończysz sprawę z wujkiem. On nadal nie wie, że ty to ty, prawda? Chwila mi mało brakowało, ale się nie domyślił. Łapy dzieci z naszych rzeczy! Hej! Kto was tak ciągnie do pistole? Jezu, jaki wytrzymały. To już był ostatni. Nie ze mną te numery. Dobra, dawaj do Central Parku. Central Parku. Parkour. To tutaj niżej, dobra. A jaką to rozwalić? A, w taki sposób, dobra. Wiem, co z tym zrobić. To teraz tutaj. A trochę sobie. Po. Jezus, brak mi słów. Poszukam tych rzeczy. Czemu by to nie zrobić? Przy okazji się tutaj puść tam. Tutaj. To się może. Co tak po drodze jest? Jest to po drodze. Dobra, gdzie to będzie? Tutaj. Pewnie tu na mnie wyskoczą, co? Bo takie miejsce dosyć dużo miejsca na walkę. Ciekawe, skąd biorą materiał. Może lepiej nie wiedzieć. Albo nie wyskoczą. I psa do góry. A żeś zrobił. Hej, dobra, chcesz się spotkać? Panie Davis, zaraz będę! Pośpiesz się, Spider-Manie. Underground tu jest. Odkładają bomby. Bomby? Serio? Nie spodobało im się to, co... Za moment tam będę. A, tutaj jest, Boże. Trzyma i nie wychodzi. Gdzieś tutaj. Co to za kółko? Widzicie. Dobra, ostatni tutaj skrzyneczko. I przy punkcie od razu tego misji. Ej, no pikałem. Ups. Dobra, co ja robię? Chciałem zacząć napierdzielać. Pyk.
Dobra, już mam trochę ciasta. Dobra, trzeba zacząć używać jadu. Wylatują. Kolejna jest za skrzyżowaniem. Robi się. Dobra, tutaj. Siema, ja po bombę. Jeszcze jedna. Dowiedzieliście się, że Nuform przewożą metę. Dziś atakujecie pociągi. Dlaczego? Chcecie go zniszczyć? Ukraść? Kurde, trochę ich to się narobiło. Powiem. Chyba jeden, co? To jest. Ziomeczek. Udało ci się. Pociągi wróciły. Wykurzyłeś underground. Dobra, dawaj mi tę skrzynkę tutaj. Dobra robota. No, jeszcze musi się misja zakończyć. Następny pociąg nadjedzie za 5 minut. Proszę odsunąć się. Kończone. 10 tych. Dostałem żetonów wyzwań. W porządku, panie Davis? Tak, dzięki tobie. Właśnie. Trzymaj. Roczny bilet na metro bez ograniczeń. Dzięki. Czy dane się zgadzają? Jak to mo... dobra, to lecę. Poczekaj, Miles. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To, jak walczyłeś z tymi zbiegami, posyłając ich w lewo, w prawo, przypomniała mi się gra w kosza z tobą, twoim tatą. Byłeś szybki. A teraz to już w ogóle. Spokojnie. Mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurczę. Gdyby tata cię teraz widział. Pewnie by się wpienił. Na pewno by się wpienił. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha. I wszystko zostawił tobie. Tak. Masa obowiązków dla kogoś w twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj. Gdy tylko poczujesz się niepewnie, zadzwoń. Pomogę ci. Okej? Okej. Dzięki, wujku. Moment. Minuta. Miałem zajrzeć do apki. Miasto potrzebuje Spidermana. Może wybiorę się na patrol. Metro działa już dużo lepiej! Dobra. W takim razie... Hola, Micho. Wiesz, że na wiecu będzie mój ulubiony food truck? Szukaj logo z wielkim grosem. Okej, dzięki za cynk. A właśnie, mamo, miałem zapytać. Wiesz wszystko o sytuacji w Harlemie. Słyszałaś coś o undergroundzie? Tak. Dewastują nieruchomości na rynku do Roxon. Werbują miejscowe dzieciaki. A co? Chyba nie próbowali cię wciągnąć w swoje porachunki. Nie, nie. Wujek Aaron mi o nich opowiedział. Bo...
wpadłem na niego na stacji metra obok naszego domu. Wiesz, że tam pracuje? Nie. Nie chcę, żebyś się z nim spotykał. Ale ty i tata nie powiedzieliście mi, dlaczego miałem przestać się z nim widywać. Wcześniej ciągle do nas przychodził. Niech sam ci to wyjaśni. Jeszcze... Nie, nie dorwiesz! Przestępstwo tutaj sobie zrobię, które akurat się przy mnie pojawiło. Fajnie. Tutaj sobie zakończymy odcineczek, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie i pa pa!